w nowym odcinku wideobloga literackiego Zaczytani Zasłuchani. Tym razem chcemy zaprezentować Państwu literaturę i muzykę czeską. Zaczniemy dzisiaj wyjątkowo od muzyki. W Mediatece na ulicy Opolskiej mogą Państwo znaleźć hity czeskiej muzyki klasycznej i współczesnej. Mamy do wyboru twórczość Dworzaka, twórczość Bedricha Smetany, twórczość diwy czeskiej sceny muzycznej wądraczkowej, a także płyty barda muzyki czeskiej Jaromira Nohawicy, który pochodzi tutaj z okolic, z Ostrawy. Dla najmłodszych czytelników biblioteki przygotowana jest oferta literatury napisanej przez czeskich pisarzy. Wśród niej znajdziemy książki Wacława Ćwiertka, od historii o Rumcajsie, Hankance i Cypisku po podróże Furmana Szejtroczka, o Gajowym Chrobotku i Jeleniu Wieczniku. Bardzo ciekawe i sympatyczne opowiadania dla najmłodszych i troszeczkę starszych. Oprócz tego na półkach biblioteki znajdziemy książki Pawła Szruta o sympatycznych stworkach niedoparkach. Nietoparki to takie nietypowe stworki, których ulubionym smakołykiem są skarpetki, ale tylko te wykonane z bawełny. Jeśli chcecie Państwo odkryć przygody tych stworków, poznać ich historię, zapraszamy, ponieważ w księgozbiorze biblioteki znajdziemy 3 kolejne tomy historii o niedoparkach. Ponadto bardzo wzruszająca pozycja, bardzo mądra książka dla nieco starszych dzieci Iwony Brzezinowej, Chłopiec i pies. Jest to historia o chłopcu, o przyjaźni chłopca z małym pieskiem i w tej książce pojawia się też motyw niepełnosprawności dziecka, różnych problemów, z którymi dzieci mogą się stykać i z tej książeczki wielu rzeczy dzieci mogą się nauczyć. Ponadto bohater wesołych bajeczek animowanych i taki symbol Czech, tak mi się wydaje, Krecik, gości również na kartach książeczek i to są książeczki dla najmłodszych dzieci. W każdej z nich dowiemy się, jaka przygoda spotkała tego wesołego, czeskiego bohatera. Co dla dorosłych? Ja natomiast bardzo trudno mi było się zdecydować, więc mam troszeczkę powieści, troszeczkę pozycji biograficznych. Na sam początek chciałabym polecić Ewrzena Boczka. Jest to pełna wesołych perypetii opowieść o rodzinie, która odziedziczyła w spadku zamek. No i ten zamek muszą utrzymać, więc zapraszają tam turystów, oprowadzają ich w różnych trasach turystycznych, nie bardzo są z tego zadowoleni, no ale ta codzienność na zamku jest bardzo śmieszna, pełna wesołych gagów. Jest to lekka powieść, na pewno każdego czytelnika rozchmurzy i rozweseli. W bibliotece mamy także całą serię książek wydanych przez Mariusza Szczygła, takiej serii Stechlik. Jest to klasyka literatury czeskiej. Mamy tutaj na przykład Karela Czapka i jego Fabrykę Absolutu. No i fantastyczne reportaże sportowe, troszeczkę takie baśniowe, bajkowe, Oty Pawla, tutaj akurat bajka o Raszce. Mamy także książkę naszego styczniowego gościa, Marka Szindelki. Jest to zbiór 8 opowiadań. Są to opowiadania o samotności, o zagubieniu człowieka we współczesnym świecie, o tym, jak boryka się z tą smutną i często przygnębiającą rzeczywistością. No i na sam koniec zostawiłam Aleksandra Kaczorowskiego, specjalistę od literatury czeskiej, który wydał w wydawnictwie Czarne 2 fantastyczne biografie. Pierwszą Tuzy literatury czeskiej Bohumila Hrabala, drugą Polityka i literata również Wacława Havla. Oprócz barwnych biografii, przedstawienia, zaprezentowania twórczości, mamy tu też taki rys polityczno-historyczny. Polecam serdecznie.
pomysł na odcinek wideobloga poświęcony literaturze i muzyce czeskiej zrodził się z faktu, iż w przyszłym tygodniu ta biblioteka kończy projekt, wielomiesięczny projekt Transgraniczne Zaczytanie, który łączył w sobie promocję literatury czeskiej, literatury polskiej. Ostatnie wydarzenie finałowe odbędzie się 23 marca w Bibliotece Głównej w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie będzie przedstawiony efekt prac uczestników projektu. Do zobaczenia w następnym odcinku. Myślę, że wtedy opowiemy o świeżutkich książkach, które zagościły na półkach bibliotecznych.